Partnerem podcastu Myśl na Dziś jest marka Health Labs Care, producent suplementów diety i kosmetyków stworzonych z myślą o potrzebach nowoczesnych kobiet. Ja w ogóle zapałam się na dwóch rzeczach. Jakby po pierwsze, ja jem roślinnie i to jest mi bardzo, bardzo bliska, jakby bliski opis tego, jak jem, czyli plant-based i tak. Też tak mam opisanego z, nie wiem, swojego Instagrama, ale to o tym później. Ale na przykład to jest jedna rzecz, a druga rzecz jest taka, że znam bardzo dużo osób, które, nie wiem, mi imponują, dla mnie są ciekawe, interesuje mnie, co one robią. I jak dowiaduję się, że one jedzą mięso, to jest to dla mnie dziwne. W sensie takim, że dziwne po prostu, że... Tak. Ale na przykład też... Ja też w ogóle też nie jestem taką osobą, która jest, nie wiem, oceniająca i mówi, ej, jesteś zły, tylko że po prostu chciałabym, żeby ludzie wiedzieli, że ciągłe jedzenie mięsa jest po prostu nie okej. Okay. Tak. Że jeżeli jesteś tym flexi i sobie zjesz to mięso raz w tygodniu, czy tam raz na dwa tygodnie i jeszcze weźmiesz je od, nie wiem, dobrego butchera, rzeźnika, ze sprawdzonego źródła, okej. Okay. Tylko po prostu, no ale to jest właśnie, chyba już idziemy w kierunku rozmowy o świadomych wyborach po prostu, bo to tak. O to się głównie rozchodzi w dzisiejszych czasach. Że mamy to, co powiedziałaś z kolei ty, że mamy dużą łatwość w dostępności produktów i możemy jeść wszystko i wszędzie. I tak samo właśnie jest z mięsem, które po prostu jest na półkach w sklepie, tak obok, nie wiem, wiesz, no jakby po prostu jest tak, zawsze. Tak. Nie masz momentu, kiedy ono się, żeby go zabrakło na półce. Po prostu masz dostępność i jakby nie zastanawiasz się, skąd ono jest, jaką drogą przeszło i tak dalej, i tak dalej. Znaczy, my tak, ale tak, dużo ludzi tak. Wciąż jeszcze nie. W ogóle wiadomo, że wszystko w nadmiarze szkodzi i że po prostu ważny jest umiar, ale no, ta lista akurat jest długa, bo to też chodzi znowu, że powstają rzeczy, no, tak jak może, nie wiem, tam dla plastiku pojawiła się, że nie bierz słomek do tak. napojów, to wpłyniesz na planetę. Wiadomo, że się pojawiają co chwila. Nie jest oleju palmowego, to będzie dobrze. I oczywiście, że olej palmowy jest szkodliwy, czy też oprócz tego, że produkcja to też w ogóle tłuszcz utwardzony dla tak. organizmu nie jest okej. Okay. Czy na przykład, nie wiem, olej kokosowy, czy awokado, nerkowce i wszystkie rzeczy, które... Przyjechały z końca świata. Też, ale też przede wszystkim, no bo nie wiem, migdały, bo to jakby chodzi znowu właśnie o to, że sobie patrzysz na to, jak te rzeczy powstają. Mhm. I w ogóle też, ja lubię też ten mit, że soja tam źle wpływa na mężczyzn i oni nie wieścieją od soi. Coś takiego było ostatnio, ale że generalnie tak. to też jest z kolei wiadomo też, że jakby ludzie nakręcają się na innych, więc jakby też trochę koncern mięsny mówi, że jakby soja tak. jest not okej, okay, ale zapomniałam dodać, że większość upraw soi jest pod... Dla nich. Dla nich, no więc... Pod paszczą. Tak, no. I jakby ja też nie chyba... Akurat nie czuję się osobą, która powie, że tych produktów nie jedzcie, bo one są not cool, bo tak naprawdę akurat myślę, że też większość słuchaczy ma po prostu internet i jakby w tak. sensie, że może to wygooglować i sprawdzić co, tylko właśnie to jest może o tej chęci zastanowienia się, że jeżeli wpiszesz sobie region Almeria w Hiszpanii w Google Maps i zobaczysz sobie ten region na przybliżeniu i zobaczysz morze plastiku, czyli szklarnie, w których są produkowane te warzywa, które są tymi świeżymi, czerwonymi pomidorami, które masz w zimę w sklepie, no to albo ci to da do myślenia, albo ci to nie da do myślenia. Jakby wiadomo, że raz na jakiś czas kupisz sobie coś, ale no, bo to znowu rozmawiamy mhm. o tym, że to nie jest złe, że nie nazywajmy. Tak, no ale też rzeczywiście, jeżeli na przykład sobie poczujesz, hej, no mam siłę na to i mogę to włączyć ze swojej diety, no to super. Wiesz, chwała ci za to. I tak naprawdę nie wiem, że kiedyś była afera z kaszą quinoa, czy to kojarzysz, że jakby była duża moda na quinoa i jakby quinoa
też produkowana i sprowadzana do nas, wpłynęła na uprawy jakby lokalnie, jakby na mieszkańców, albo że awokado, które potrzebuje bardzo dużo wody, żeby wyrosnąć, potem musi przebyć dużą drogę, czy migdały, które potrzebują bardzo dużo wody, tak. Produkuje się je w Kalifornii, gdzie jest susza, etc. Tak, no jakby to chyba wszystko znowu jest o takim, zrobię to w nawias, efekcie po prostu motyla. Nowa myśl na dziś czeka na ciebie od wtorku do piątku o 7 rano. Pełna rozmowa, z której pochodzi fragment, dostępna jest na Karolina Sobańska Podcast, a link do konkretnego odcinka znajdziesz w opisie. Obserwuj Myśl na Dziś i Karolina Sobańska Podcast na Spotify i iTunes, aby być na bieżąco. Po więcej treści zajrzyj na Instagrama Karolina Sobańska.